Dla nas to może być złotówka. Dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo wam dziękuję za każdą wpłatę Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo wam dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich. Ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Cezary Pozura. Żurnalista, rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Wojtek Gola. Dzień dobry. Witam, cześć. Ogłosiliście już walkę, Adamek Bandura, gratuluję, no bo to bardzo, duże, bardzo duże wydarzenie w świecie e-sportu i free i internetu, tak można powiedzieć. Masz taką satysfakcję, kiedy sportowcy, którzy obrażali free w nich walczą? No bo jednak to jest przełamanie takiej bariery i pokazanie, że myliliście się. Wiesz co? Myślę, że wiele osób, tak jak właśnie powiedziałeś, zmieniło zdanie mm -hmm. odnośnie tych fightów. My też jako federacja bardzo dojrzeliśmy, staramy się cały czas rozwijać. Czy satysfakcję? Nie nazwałbym tego tak, ale na pewno jest to miłe, gdy ktoś docenia nas, zmienił zdanie, powiedział wow, to jest jednak fajne, zawalczę, to jest na pewno mocno satysfakcjonujące, ale mm -hmm. bardziej w ten sposób, że może nie, że satysfakcja, wow, ta osoba teraz zmieniła zdanie i jest, wiesz, dowaleje, ja mm -hmm. może teraz to walczy, tylko bardziej mm, mocno budujące jest to, że tak powiem. No dobra, ale też nie jest tak, że można mieć takie poczucie, że to są pieniądze, na które nie stać ich, żeby, żeby mogli je odrzucić, że można po prostu też kupić kogoś zdanie. I to nie jest żaden przytyk, tylko po prostu realna biznesowa po prostu strategia. Że wiesz, że dzisiaj ten i ten zawodnik nigdy w życiu nie został takich pieniędzy za walkę, a wy dzisiaj, marketingowo jesteście, jesteście w stanie to tak ograć, że on będzie warty tych pieniędzy czy na pewno oferujemy dobre stawki? Mhm. Na pewno chociaż uważam, że Tomasz Adamek no walczył, walczył za lepsze pieniądze, niż to na pieniądze, pewno. więc ciężko tutaj mówić, żeby on, żeby to była jego motywacja jakaś. Myślisz też? No dobra, Wojtek, tam stawka jest... jest potężna. I zaskoczyłem cię jedną wiedzą, powiem ci, że tutaj też mam wiedzę. Stawka okay. jest dobra. Stawka jest na pewno, dobra. No myślę, że wiesz, to, to jest coś też nowy obszar, nowy fanbase, mm -hmm. nowa publiczność, nowe emocje, coś innego. Ale na pewno pieniądze prze mogą przekonać wiele osób, prawda? Mm -hmm. No bo w sport zawodowym często bywa tak, że stawki są praktycznie mniejsze niż, niż my oferujemy, prawda? No to na pewno. No ale BOKS ogólnie cieszy się też dobrymi stawkami, jeżeli już jesteś na, na pewnym poziomie właśnie zawodowym. Dokładnie. Ale są tacy sportowcy, których też chciałbyś e, zobaczyć, a dzisiaj może są właśnie w takim, w takim stosunku nierealnym do Waszej do, do no, ma, mamy, mamy walkę właśnie na horyzoncie Paula z Mikeiem Tysonem. E, to właściwie dla. Widziałem, że zdania są bardzo podzielone mm -hmm. właśnie. Ma 57 lat Tyson, sprawdzałem, przepraszam. Ma 57 naszą. lat, tak, ale są jest, jest strasznie podzielone. Masa ludzi mówi, że to jest jakaś szopka i mają nadzieję, że to jest w ogóle walka pokazowa. Mm. Chociaż nie jest, nie sądzę, żeby była. A wielu osób po prostu, wiele osób już to podoba. Znaczy, ja się tym ekscytuję, prawda? bo dla mnie to będzie fajne wydarzenie. Szczególnie że Tyson pokazuje, że chce udowodnić wszystkim, że nadal jest szybkim, mm. silnym gościem. Które na pewno potrafi dowalić, bo to w ogóle nie ulega wątpliwości. No ale sam jestem ciekawy, jak to się potoczy. Na no, pewno jest to medialne wydarzenie, bardzo. Mm -hmm. Ciekawy jestem, bo to też będzie emitowane na Netflixie w ogóle. W jakiej oni formie to zrobią, to, to mi bardzo ciekawi. Mm -hmm. e, jaki będzie koszt, jak to będzie w ogóle wyglądało. Czy to wejdzie w abonament, wiesz, to nie mam pojęcia. Natomiast e, będę oglądał i. Jeżeli Jake Paul pokona, y, pokona Tysona, to uważam, że nie zyska jakoś wiele. Jeżeli Tyson by, no, wiesz, mogą mówić pokonałeś dziadka, wiesz mm -hmm. co chodzi? Jake tutaj ma 57 lat, tak, jak mówisz, wiesz o co chodzi. I, to, I on to zabije tą legendę, taką Majka. Tak, ja myślę, że zabić to może i nie zabije legendy. Nie zabije no bo... zabij legendy, bo wiadomo, że to już jest ten, ale nie wiem, czy jest to natomiast no nie, no jest drugie, potrzebne Majkowi. No to bardzo prostego z tego powodu. Finansowo tak. to jest. Na pewno mega intranaty kontrakt, gdzie tutaj nawet nie wyobrażasz sobie, jak są pieniądze, czy to jest 100 milionów dolarów zaproponowane, czy, czy więcej. Nie? No to ja myślę, że maksymalnie 100 milionów dolarów, bo ja też przygotowując się do naszej rozmowy zagłębiałem w ogóle trochę liczby. Tak? I wiesz, ile to może być. Ta, tak, tak, ale też mnie, mnie też po prostu z, z, zastanawia jedna rzecz. Czy poznamy. Liczby, które zobaczą e, tę walkę. Bo to jest bardzo ciekawe, okay. bo Netflix nie publikuje żadnych liczb, jeżeli chodzi o oglądanie serialu, filmów. Ja też nie wiem, w jakiej to będzie w ogóle formie, tak jak powiedziałem. No bo tutaj to... jeszcze, jeszcze chyba nie ma podanej formy. Wydaje mi się, że to będzie abonamentowo rozwiązane, że po prostu w, a, w formie abonamentu będziesz mógł nadal zobaczyć takie. No bo okay. oni transmitowali Golfat, mecz tenisowy. A nie, już, tak? Tak, tak, tak. To I było, jak to więc... wyglądało wtedy? To też było wtedy w ofercie abonamentu. Nie ma żadnych extra opad? Mocne. Mm -mm. No, więc Netflix będzie musiał wyskoczyć z pół miliarda złotych, na przykład. No, może to być, to mogą to być naprawdę potężne dla pieniądze. Dla. Tak, mogą to być potężne pieniądze, i jestem ciekawy, jak to będzie właśnie zorganizowane, ale wydaje mi się, że to jest takie wydarzenie, gdzie kontraktowo dużo pozyskasz po prostu z zewnątrz okay. tych pieniędzy, a jednak może to się bardzo mocno obronić. A wyobrażasz sobie kiedyś wejść w taką kolaborację z inną marką i na przykład pokazać Fame MMA na Netflixie, HBO, wyobrażasz sobie coś takiego? Czy w ogóle, to was, w ogóle dla ciebie to nie jest interesujące przez to, że tak dużo ludzi kupuje waszą galę przez wasz serwis? Wyobrażam. I były takie tematy? No bo dzisiaj wydaje mi się, że kiedy Budda zbliża się tak bardzo do kina, wiem, że jest temat też filmu czy serialu o, o Fame MMA, no to idziecie w to? Są kontakty? No, jesteśmy, jesteśmy otwarci na różnego rodzaju pozycję. To wiem, może, mm -hmm. coś się, może coś się urodzi takiego. No i Jake Paul z Mike'em Tysonem będą walczyli na stadionie mi mieszczącym 80 tysięcy ludzi. Stadion Narodowy to też jest taka wasza ambicja? No Myślę, że Stadion Narodowy to jest ambicja każdej. Eee, w sumie nie ma dużo tych federacji, ale mm -hmm. no to jest takie spełnienie marzeń, wiesz? Stadion Narodowy, jakby nigdy już nie pomyślał. Eee, Tworząc swoim, że będziemy robili galę na największych arenach typu Atlas, Tauron mm. czy Gliwice. No a Narodowy to tak, to na pewno jest to spełnienie marzeń. Byłaby to wielka, wielka gala. Myślę, że bylibyśmy w stanie zapełnić. Ale też był taki temat, ale to też wiem zakulisowo i to nie jest potwierdzona informacja, że wy byliście już dogadani raz ze Stadionem Narodowym. No to były komplikacje też, właśnie sytuacja jaka, jaka wynikła na świecie i tak dalej. Także to długie, długie tematy. Ale to nie było wtedy, kiedy KSW finalnie wzięło za was termin? Nie, 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 to, to by, nieprawda. To by, nie, nie. No dobra, no to patrz, sprawdziłem liczby, jakie Jake Paul sprzedawał w uh -huh. ogóle, jeżeli uh -huh. chodzi o swoje walki. Z Tomem Fury przyciągnęła 800 tysięcy pay-per-view, z koszykarzem, z którym walczył, 1,2 miliona pay-per-view. Widzę, że ktoś namiętnie do mnie, mnie wyzwania przez ten podcast. 1,2 miliona pay per view, walka z Alvarezem w 23 roku 600-700 tysięcy, a w innych walkach po 450 tysięcy tylko z pay per view. To nie jest tak, że jak patrzysz na te liczby, to można mieć apetyt w ogóle na zagraniczne wojaże FameMo? ale te liczby właśnie nie są jakieś. No właśnie, no to, to jest szokujące, to wiesz? Nie to, to nie są jakieś takie liczby, te, których nie właśnie, się pozyskać. To jest, to jest niesamowite, że. My w Polsce potrafimy wygenerować ponad pół, pół miliona licencji mm -hmm. w pay -per -view. a ty mówisz, że walka z Tommy Fury generuje 800 tysięcy. Mm -hmm. No to jakby tego, że. Kurde, no, o co tu chodzi? Nie? Skąd ty gaże też takie Nagle Znaczy, dobrze, Bo są... teraz też tak, tutaj jedna transmisja kosztuje 60 dolarów. No to... Nie, tak, tak, się. Jednak wiem, że wynagrodzenie JK jest jakieś w ogóle. Rondalness. Kiedyś napisałem na stady, że jestem o jedną dziesiątą bliżej do bycia milionerem, Co wynikało, że zrobił 100 milionów dolarów, jeżeli mm -hmm. to jest możliwe w ogóle. Bardziej by się skłaniał ku 10 milionom za jego walkę. To wydaje mi się nie do końca realne. Natomiast chyba mm, Mayweather 300 milionów dolarów zarobił. Tak, tam za były bardzo potężne pieniądze. To mówimy to o ponad miliardzie złotych <laughs> za walkę. Więc jakby ludzie pewnie się teraz głowy złapią, powiedzą jak to jest możliwe. Ale jednak to prawda i Floyd y, był wtedy najlepiej opłacanym zawodnikiem na świecie, sportowcem, w mm -hmm. ogóle overall, nawet więcej, niż Ronaldo, prawda. No to, to jest na pewno zaskakujące, wiesz. I, no ale te cyfry faktycznie widzisz, nie są tak, tak odległe od tego, co my robimy w całej Polsce. Dokładnie. No to Wiadomo, jest, że to jest kurczę. droższa usługa, Ty ale... Zbudowaliśmy w Polsce m, produkt, który rozwijamy latami, a tam są eventy od doskoku, prawda. M, może gdybyśmy założyli fame w Ameryce. No ale zobacz, ale al, al nie myślałeś o takim romansie, o, o, o ryzyku, który można byłoby podjąć? Nie no, kalkulować myślałem. Ja, ja to myślę o, o globalnie to mhm. całe życie, wiesz. Jakbym moje marzenie jest zrobić produkty na szeroką skalę, ale to no, bo to jest problem się... szalona garza, no uh -huh. bo tutaj rozmawiamy, jeżeli mielibyśmy nawet położyć 50 milionów no, ten, złotych, no to jest, to jest sponsorzy kosmiczne. Sponsorzy wtedy muszą wyłożyć, podejrzewałem, że tam faktycznie sponsorzy, którzy są, wykładają szalone pieniądze na ekspozycję. Natomiast, no widzisz, nie wiem, czy jest to po prostu na tę chwilę. Polskan, się na Polsce na razie. Jest to dobry rynek, gdzie można... Dobić dużo rzeczy hmm. i jeszcze większe, myślę. No ale zobacz, ale może nawet już nie, nie rozmawiając o Stanach, no bo Stany to jest zupełnie, zupełnie inna gra, zupełnie inny level też i na pewno też to się toczy o zupełnie coś innego, no bo powiedzmy, jeżeli chodzi wchodzi Red Bull bądź Monster na współpracę, no to oni reklamują się globalnie, Uhu. a tutaj po prostu ciężko by też było, żeby Fortuna reklamowała się na Stany Zjednoczone, skoro oni w ogóle tam na przykład nie mają. Siedziby, więc tutaj to akurat jak najbardziej. Jak najbardziej rozumiem. Ale zobacz KSW robi tak, że organizuje teraz galę w Francji, uh -huh. organizuje też w Czechach. Penetrowaliście ten rynek europejski jako jedną z możliwości do tego, żeby ewentualnie móc tam wejść? No, no myśleliśmy nad tym. Wiesz jakby, no ale tak jak to ja mówię. Na, na razie jest tyle pracy przy, wiem, przy polskim fejmie, uh -huh. że nam wystarczy. To jest naprawdę ciężka praca. Du dużo, dużo mm, czynników, na których się składa yy, tworzenie takiej gali. I faktycznie te trzy miesiące przed eventem to jest, to jest dużo, dużo roboty. Mm. I fala mi się skupić na Polsce niż ten, ale. A no to, to, czekaj, to jakie macie plany na, plany na rozwój? Bo mogę Ci powiedzieć mm -hmm. tak. Mi dzisiaj. Gdzie śledzę mniej więcej ten rynek? Ciężko jest sobie wyobrazić, że robicie coś jeszcze większego uh -huh. niż już robiliście. Ewentualnie może się zwiększyć i Wa jedzie. walka Walka Adamka z nie jest mocno No tak bary, jest, bo... ale chodzi mi o to, że gdzie widzisz jeszcze możliwości w takim wypadku na rozwój? No na pewno widzisz takie yy, yy, różnego rodzaju modyfikacje nie Uważam, że był bardzo uh -huh. ciekawy. Szczególnie zwycięstwo w yy, Też było dla mnie takie osobiście, yy, kurczę, to jest. Kawał historii z Wiewiódem mamy, więc. Hmm, 20 gala była mocna. Mhm. I ten nie był fajną, fajną, no, fajną nowością. I myślę, że można wprowadzać dużo rozmaiceń i hmm, cały czas rozwijać produkt pod wieloma kątami. Okej, okay, no ale to, to jak już wspomnieliśmy o tym że to ile dostał w fejmie za pierwszą walkę? To była kasa typu 10 tysięcy złotych? Wiesz, co to jest taka historia, że Wiewiór napisał do mnie przed pierwszą galą. Na Facebooku z dwa tygodnie przed, że chcę zawalczyć, i zrobię to na zasadach takiego, że jak, jak kiedyś był e, Pride, że wiesz, duży z małym. Mhm. Mówię, kurde, zajebiste. I garza była wtedy naprawdę tak niska, że niższa niż to, co powiedziałeś. Czyli za tysiąca? E, nie, no też aż tak nie, ale e, garza była tak niska, że my po prostu też były zupełnie inne garze mhm. wtedy. Wtedy walka wieczoru to. Wiesz, to nie przekraczało jakieś tam Kurczę, teraz to byś powiedział, że w ogóle zupełnie inne kwoty. No mówimy, dobra, ale wojtek to było tak. Mówimy o setkach tysięcy mówiło. To było 50 tysięcy. O dziesiątkach tysięcy, tak, mówimy o dziesiątkach tysięcy. Więc jakby to, to było to i tak było dużo. To był niezbadany hmm. rynek, to było coś nowego. To były normalne każe, uważam. Teraz coś tak wszystko gdzieś holonalnie wyskoczyło w górę. E, natomiast. E, Chociaż tak staramy się wież, już dopasowywać te gaże, mamy mm. analitykę i wiemy, na co możemy sobie pozwolić dla zawodnika. E, natomiast biegnął, zawalczył za tak um, małą, małą gażę, że faktycznie gdzieś tam ja też mocno obiegałem o to, żeby podnieść mu tą gażę. Daliśmy mu więcej pamiętasz, bardzo cieszył. E, no i to była taka historia, wiesz, gdzie on budował to swoją pozycję, mm. walczył, 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 walczył przez tyle gal, od pierwszej gali. No, i teraz zwycięstwo w turnieju, gdzie ja tak nie do końca obstawiałem, że on może wygrać ten turniej. Więc dla mnie to było takie mega zaskoczenie. Oczywiście no, jest podwójnym mistrzem, prawda, więc jest mocnym zawodnikiem. No, wygrał to jeszcze trudniej, no teraz to jest bardzo wzmocnić swoją pozycję. No i mam nadzieję, wiewiórze, że tobie teraz za bardzo yy, melażnie uderzy do głowy, bo wiesz, jak to jest, jak nagle stajesz się milionerem. Dostajesz duży przelew, dostajesz popularność, jakby chwałę. No tam widziałem, że już troszkę imprezki się wkręciły. Oczywiście jak być zasłużone. Więc jakby nie ulega wątpliwości, że jak na przykład ja zarobiłem swoje pierwsze większe pieniądze, jak nigdy nie miałem, zdarzało się, że pożyczałem pieniądze na pizzę, ponieważ zawsze żyłem tak rozrzutnie. Mhm. Nie da się ukryć, że zawsze, nawet jak nie miałem, no to nie liczyłem tych pieniędzy niestety. Albo, niestety, bo mm, konsekwencją były te moje dalsze decyzje, bardzo ryzykowne, mm, dzięki czemu teraz jakby troszkę więcej mam tych pieniędzy. Natomiast, yy, no wiem jak to jest, dostajesz mm -hmm. kupę siana, imprezy, dziewczyny, no chcesz pogorzystać trochę z tego, wiesz? To nie jest tak, że ale mu odbiło. Znaczy oczywiście może tak być, że jeżeli za dużo będzie melanżował, no to szybko to doli. Mm. Jak Mike Tyson? To ja chyba tam przepiękali, wiesz, dziesiątki czy setki milionów dolarów. Setki, no, nawet setki. mówił chyba. Tak, tak, tak jest świetna biografia. Y że, on, że to były setki milionów dolarów. Wszędzie y y wiesz, na narkotyki, na dziewczyny, i na, mm, na wszystko po prostu. Mm -hmm. No i. Szybko może można taki pieniądz stracić. Więc trzymam kciuki, że będzie głowa na karku i że jednak zachowa ten zdrowy rozsądek. Tak, na razie zdrowy rozsądek pokazuje dwoma stripteaserkami. Widzieliście na <laughs> tak. panami? Ja nie to jest niedopuszczalne. Żeby tam nie zaprosił. <laughs> oczywiście żartuję. Nie, nie, ja sobie, sobie, Nie, ja mam oczywiście, więc jakby nie wchodziłoby to w grę. Dobrze Natomiast... ja wiem, że to żart, bo ja wiem, że ty masz dużą, dużą potrzebę być poprawnym politycznie. A potem ludzie mówią, kurwa widzisz, wyśleł jej fragment. Nie no, w tych czasach to story naprawdę, No nie chodzi o poprawność. Nawet ja już sam nie wiem czasem co mogę powiedzieć, bo czasem się ludzie tak przyczepią do czegoś, że... Ale ty się, ty się tym, tym przyjmujesz? Więc się przejmuję. Uh -huh. Stany jak tak. Staram się coraz mniej przejmować, ale coraz bardziej ta popularność rośnie i coraz bardziej to jest odczuwalne. Wiesz o co chodzi? Do czasu, kiedy mnie to dotyka, to jeszcze luz, ale potem do Sofii i tak dalej. Ale ogólnie to teraz jakoś tak dysta zaczęło łapać do tego uh -huh. wszystkiego, nie? No ale no nie no, wiem, wie, po prostu mnie głowy na kratku, żebyś za bardzo nie odpłynął. A jeżeli już, to ze mną. <laughs> Dobrze, Wojtek, jeszcze teraz wracając do Freak Fightów. Było takie spotkanie, że był tam ktoś z Fame'u, z Cloud i z Prime MMA. Z Jackiem Murańskim ustaliliście stawkę i że nie będziecie negocjowali powyżej? Ojeju. Mam cię. Z, ale ja w ogóle... Znaczy, czekaj, to jeszcze raz. Z Jackiem Murańskim... Że ten, przedstawiciele wszystkich federacji myślę, spotkali się... Nie, to by to dawało. Ale, to totalnie a, okay. nie mam, jakby nie, nie chcę się wypowiadać w tym temacie, uh -huh. bo mm, tym się Tafał zajmował. Okej, okay, no dobra. Bo... Za kompetencje jakby. Znaczy, nie, 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 nie mówić... po prostu bardziej mi chodzi o to, czy są takie no... rzeczy, bo jak powiedziałeś o, ty, o tych stawkach, bo to mi się urodziło z tego, szczerze powiedziawszy. Czy, bo... Dużo zawodników, jak wiesz, w wywiadach i tam gdzieś mówisz, uh, dostali uh, tyle, uh, dostali uh, tyle, fantazjują. To są uh, zazwyczaj mokre, mokre sny, które nigdy w życiu się nie wydarzyły. Naprawdę, jak sam wiesz, no pewnie tam. zawodnicy nie zawierzają to, że sobie... Niektórzy już zawodnicy. No, trzy, no, cztery razy niektórzy. Stoją to, żeby, wiesz, żeby to było takie, o... No, że, że po prostu w mediach się gdzieś te, no tak. gdzieś te kwoty obijają. Dlatego po prostu uh -huh. słyszałem, słyszałem o tej historii z Jackiem Murańskim, ale też mnie zastanawiało, czy między sobą dzisiaj konsultujecie się i pytacie się, czy ten zawodnik dostaje u was tyle, bo znaczy, nam mamy, mówi... mamy porozumienie, tak, mhm. tak rozmawiamy z tymi federacjami, mamy porozumienie. No i często gdzieś tam oszkują zawodnicy i tak dalej, ale... A często czy zawsze? Nie, nie zawsze, A, okay. ale zdarza się, że zazwyczaj. <grym> <grym> no, ale tak w ogóle nie, no Rafał teraz się mega zaangażował, jakby w ogóle mega szacunek do Rafała, bo się mhm. bardzo zaangażował w, w rozwój federacji, no zawsze był zaangażowany. Ale teraz też w ogóle tutaj na maksa, i jakby też ludzie nie kumają tego czasem, że coś jest, czego ja nie wiem, ale jakby myślę, że każdy z nas ma inne kompetencje, i to jest dosyć zrozumiałe. Wiesz, ja nie znam wszystkich hmm. tematów, jak się hmm. chce tak samo. Nawet czasem ja z kimś pogadam, wiesz, nie przekażę każdej rzeczy. No, Gadę z tym, hmm. zawodnikiem, z tym i jest tak, jakby czasem mamy coś, co po prostu. No, zajmujecie się różnymi, no to działa. różnymi, różnymi, różnymi rzeczami. Tak, macie Różne tak, kompetencje to działa, co do nie? tego. To działa. Ale mm, upadek. Tak nazwijmy, upadek High League jakkolwiek wam pomógł, czy to nic nie zmieniło? No bo jednak też dość mocno przejęliście całą kartę z tej gali, która miała się wtedy odbić High League'owo. No i większość tych zawodników, którzy byli sensowni na rynku, dzisiaj jest u Was. No, no na tym już nie myślałem. No to mamy Wiesz, po, z, po z High był... mieliśmy też dobre, dobre tak. relacje, jakby też mieliśmy e, porozumienie. E, teraz jest Cloud. No ale dobra, te, te no, ale... rozmawiać, Ale czy, czy pomógł? Znaczy no nie, nawet nie chodzi, że pomógł, ale po prostu skorzystaliście sam... chyba z tego. No, wtedy, wtedy tak, zrobiliśmy tą galę z zawodnikami, którzy gdzieś tam y, mieli walczyć na, na Hejligu. Bo to po chyba z Massilia, gala opadła dwa tygodnie, y, federacja y, przed, y, przed, tak, dwa tygodnie chcieliśmy przed chcieliśmy dać możliwość, żeby nie było tak, że oni zostaną bez, no bez, wa mm -hmm. bez walki, nie? Przygotowujesz się, nagle nie masz gdzie walczyć, więc jakby mieli tu możliwość zawalczenia, oni się bardzo ucieszyli, ale nie patrzyłem y, na to pod kątem jakichś tam że o, super, nie? Jakby nie mm. było czegoś takiego. No, to wydaje mi się, że nikt chyba raczej na no to tak nie patrzył, no bo to też nie było tak, że ta federacja umarła przez to, że się nie sprzedawała, tylko były jakieś nieprawidłowości i można było i tak naprawdę nikt na początku nie wiedział, dlaczego High League nie ma, a szczególnie, że wystosowali oświadczenie, gdzie wszystkiemu zaprzeczyli, Uhu. gdzie jakieś plotki się w ogóle pojawiają, że Heilig może wrócić, ale nie wiem do końca nie, nie czy Nie mam razy. pojęcia. Ja też nie, nie wiem nie czy to jest prawda czy nieprawda, a z drugiej strony widać, że Sławka bardzo ciągnie do free fightów, no bo jednak postawił kolejną federację, a tak naprawdę tak, tak, zaczynał tak. No z wami. On, on, on bardzo y, chyba jest zaangażowany w to, nie? No ale widzisz, że tam jest taki ból, że jednak z wami tego koniec końców nie robi? Tak jak już rozmawiamy sobie, no to... No na pewno w jakiś sposób, wiesz, co chodzi. No bo mógł być w największej federacji w Polsce. No tak, na pewno w jakiś sposób. My już sobie ze Sławkiem to wyjaśniliśmy, ale na pewno, no wiesz, może sobie to razem, a nie robimy, nie? Mm -hmm. A mieliście propozycję kupna waszej federacji? No bo to jest coś, co wydaje mi się no bardzo z... oczywiste. Tak, zdarzają się tego typu propozycje. No ale bez marek, to kto może chcieć kupić? To chce kupić to telewizja, jakiś duży fundusz? Kto ku... no nie musisz Myślę, mówić nad że... z wami oczywiście, Myślę, nie? Myślę, że... Bo to jest, to może, jest... może nie będę chciał tego zdradzać, ale były takie propozycje. No i jak się dzisiaj. A tak zobacz, tak pofantazujmy, jak dzisiaj się wycenia, wycenia Fame MMA? Ja pamiętam, jak był u mnie Kawul i rozmawialiśmy o, o kup, sprzedaży KSW, bo uh -huh. tam był taki uh -huh. temat, żeby KSW było na sprzedaż, i powiedziałem Kawulowi, że tam była taka wycena, że za, można było kupić KSW za 25 milionów złotych. No. To Kabul mi powiedział, że nigdy tak źle dosyć, jeszcze w KSW nie było. Dosyć, dosyć mało, no właśnie, to, to jest no, nieodalne. No właśnie, no to fajne MMA. No na pewno to są dużo większe pieniądze niż 25 milionów złotych. To. Ale to są setki milionów. No bo. Nie wiem, jak byś myślał. No, no nie wiem, no bo ciężko jest mi zestawić tam tyle zwarte KSW, ale myślę, uh -huh. że to jest powyżej 100 milionów złotych. No tak, też sądzę. No no okej, okay, no bo to, to po prostu było coś takiego, gdzie ja nie miałem żadnej takiej, wiesz, żadnej uh -huh. optyki na tej Ale jest w jakiś. Yy, specjalistą od licencjonowania spółek. I tak ale... samo nie wiedziałem, kto może to chcieć kupić. No mhm. bo co, telewizja? Mhm. No bo tylko tak myślałem wtedy. No To no różne wiesz. Nie wiem, <laughs> Wojtek. Wojtek, no. chodzi o to, że ja kompletnie, kompletnie, kompletnie nie wiem. I tak no. samo nie wiem, jak jesteście dużą firmą. Jak dużą firmą jest Fame MMA dzisiaj, Myślę, Ile że... też ludzi? Bo to jest już małe korpo chyba. Co, jeżeli chodzi o kodowy skład, no to nie jesteśmy dużą firmą yy, kodową, mhm. pełną osób, ale Faktycznie przy realizacji, realizacji gali, no to i podwykonawców i w ogóle działających z nami. Hmm. Przy całym fejmie podwykonawców jest masa. No ale to tak samo przecież te chyba ekrany i te rzeczy też już są wasze. Tam już też macie taką... taką... No ta, tam powiedzmy, że... Serio tak, bo to z, yy, No to, to jest yy, inny temat. Okej, okay, ale to jest powiązane gdzieś Powiązamy. tam... Z wami no to ile osób mniej więcej. Bo ja wiem, że przy przeprodukcji Gali no to jest dużo podwykonawców. Cokolwiemy no, jest... team poniżej 20. Okej. Okay. A ty lepiej czujesz się w show biznesie czy w biznesie? Yy, powiem tobie, że coraz bardziej zaczął się lepiej czuć w biznesie. Mhm. Yy, lubię show biznes. Lubię mm, całą tą influencerkę rzeczy związane z YouTubeem. To jest też moją pasją, wiesz, jak marzyłem, żeby. Znać wielkim youtuberem, niczym Rejmiej, mm -hmm. czy jak to się mówi. Sylka też wtedy oglądałem, pamiętam. Zacząłem bardzo wcześnie YouTube'a. Jeden z, właściwie jako jeden z pierwszych chyba osób w Polsce, jeżeli chodzi o YouTube, bo tam robiłem wcześniej Maksio, Brzutę. Mm -hmm. Potem YouTube. Moje planki też były dosyć tutaj znane. Eee, I filmiki śmieszne. który tu bardzo zaczkował. I mnie na przykład 200 tysięcy wyświetleń nie cieszyło. gdzie na początek YouTube'a to były w ogóle porównywalne wyniki do 20 milionów, podejrzewam. Mm -hmm. Więc mogłem dalej w to pójść. Ja i tam szedłem, ale gdzieś tam swoimi drogami. Eee, szybko porzucałem projekty. No i teraz już jakby staram się tego nie robić i działać działać mocno. Eee, ale myślę, że, że, że biznesowo teraz bardziej się odnajduje. Eee, show biznes jest fajny, ale też ciszy czasem dużo do dookoła, też masa w przedłużnych i tak dalej. Mm -hmm. No i też chyba pada już troszkę do że Ja też czuję się. Jestem tym gościem, który jest taki, wiesz, wyluzowany, lubi się poławić i tak dalej, mm, ale uważam, że biznesowo trzeba. To jest też takie coś, co chcę, chcę dużo osiągnąć w biznesie. Mm -hmm. W show biznesie wydaje mi się, że się osiągnąłem. Mm, teraz podam na biznes, biznesowe duchy. jak wygląda show biznes, bo mówi, że trzeba dorosnąć, żeby zainteresować się biznesem. To znaczy, że show biznes. Jest takim placem, gdzie bawią się ludzie pokroju Piotrusia Pana? No, myślę, że show biznes jest. Yy... No też widziałeś wiesz, jest, dużo lat. Tak, ten, 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 jest, to, ten, ten, jest, jest też. Jest też no, to jest ważna prawda? Więc tam może sobie na więcej pozwolić, można, 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 można szaleć, można tam, im bardziej właśnie, im więcej tym tym jesteś ciekawszy. A no, ja czasem już nie zawsze czuję się, tak? Wiesz, o co chodzi? Czuję, kurde, wiesz. Eee, bardziej zwracam uwagę na to, nie lubię jeszcze takiego pajacowania na przykład, że coś tam takiego mówię, to to nie dla mnie, nie? to nie jest w moim stylu już, podrosłem z tego. Eee, no a w biznesie jednak jest poważniej. Ale to chyba takim twoim dzisiaj powiedzmy pajacowaniem w cudzysłowie oczywiście jest chyba najbardziej fame MMA, nie no kiedy... Może gołcy No no, no okej, okay, takie... ale to nadal jest wiesz, yy, powiedzmy, że w gołcach Widzę to trochę inaczej, nie? no bo haha. jeżeli tam wchodzisz w jakąś przepychankę słowną z Casio czy, czy z kimś, no to. Bo t, o tym też na pewno będę chciał dalej, dalej porozmawiać, o tym właśnie łączeniu biznesu i równocześnie uh, uh, uh. przepychaniu się słownym w Casio, ale że ja, ja już nie kojarzę ciebie poza tym, żebyś gdzieś coś pajacował, nie wiem, nagrywał dziwne filmiki i tak آ, dalej, uh, uh, uh. że jednak widzę tylko i wyłącznie ten kontent ewentualnie goatsowy albo. Związane z fejmem Jak wiesz, po moim podcaście zapaliło się z Rafałem Zaorskim o złotej 44. Ty jesteś chyba tam najpopularniejszą osobą. Jak tam się mieszka i jak tam się żyje? Ciekawie. Ja co prawda będę tam mieszkał już do sierpnia, podejrzewam, bo gdzieś się do domu przeprowadzam. Natomiast lubię to miejsce, lubię być w centrum, więc mam nadzieję, że w nowym miejscu się odnajdę. Ale lubię mieszkać w centrum, lubię sobie mieć blisko do wszystkiego. Latać na imprezy, latać sobie gdzieś tam na spotkania ze znajomymi, do restauracji. Mm -hmm. Więc to jest mój świat i się odnajduję. A sama Złota spoko. Fajna lokalizacja, jest siłownia, basen. I żyje się dobrze. Wiesz, ostatnio jakoś tak mam wrażenie, że że jest lepiej. Jest spokojniej, no bo zablokowano Rafała. Ale nie wiem, czy dlatego. Po prostu, jakby nie. Ja mam jakiś taki spokój, że nie mm -hmm. ja mogę sobie tam czasem, gdzieś tam znajomymi się spotkami, Bywało tak, że faktycznie ktoś się potem przyjrzy i przedawać imprezę, bo bywało za głośno. Mm -hmm. To jest logiczne. Ale czasem w sobotę można sobie, wydaje mi się, że pozwolić na bo żeby to dłużej ta impreza trwała. Natomiast Bywało też tak bardziej rygorystycznie. Tym bardziej ciężko było mi uwierzyć, że projekt Rafała się uda, chociaż nie mam pojęcia, bo chyba cały czas to trwa. Tak, więc, tak, tam jest zmiana prawna. Wydaje mi się, że, że będzie Rafał bardzo mocną, żeby to zrealizować. No ale na tę chwilę nie mam jakichś najnowszych newsów, prawda? Czy to się uda, czy to się nie uda, czy. No. Jak tam idzie? Ja, ja zadawałem też... też jakoś do dawna już. No ja, ja też akurat nie wiem, bo tam wiem, że coś się, coś się zmieniło i on też zmieniał całą, ten cały swój flip po coś innego. A dlaczego finalnie nie kupiłeś mieszkania na złotej? Bo tak jak mówisz, no to wynajmowałeś. Wiesz co? Te mieszkania wydaje mi się, że są bardzo, bardzo kosztowne pod tym względem, że za koszt takiego mieszkania możesz mieć naprawdę wypasiony dom. Mhm. Bo takie mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, 120 metrów. Powyżej 25, no to może być koszt o 7 milionów, mhm. 8 milionów. No to są bardzo duże pieniądze, nie? A też co 120 metrów, a możesz mieć dom powiedzmy 300-400 metrów, jak i nie więcej. Mhm. No. Ja po prostu przyszłościowo wolałbym chyba mieszkać w domu, mieć ogródek. Szczególnie, że lubię wiesz, jakiś spot ekstremalny, że mogę sobie na motor wyjechać, tu polatać gdzieś tam. A tam eee, nawet balkonu nie ma. No nie masz balkonu, te okna się otwierają w taki sposób, że, że jest tak, no, no. Czujesz się trochę jak w złotej klatce. Natomiast ja lubię złotą i szczerze mówiąc, chciałbym mieć tam mieszkanie, ale może po prostu wynajmować sobie, żeby mieć jako drugie, hmm. drugie miejsce do, do przyjeżdżania, wiesz, na, na weekendy. No bo jako tako trzeba, trzeba czuć ten vibe, nie? Fajni hmm. ludzie tam mieszkają. Eee, jest basen, jest siłownia, to też chodzę i to są takie udogodnienia. No jak ktoś lubi to, no to to jest idealne miejsce, wiesz. Mm -hmm. Jesteś biznesmenem, singlem, wbijasz sobie tam, mieszkasz, żyjesz zajebiście. Wszystkie laski są przyjechać do ciebie i wiesz, pobawić się, no. Dla gościa, który nie wiem, jest singlem, to jest idealne miejsce. Wiewiór, wynajmuj tam wynajmuj. On w podobnym miejscu się bawi. To widać właśnie, no teraz tam w Sky chyba, czy tam mm -hmm. ktoś nazywa w Wrocławiu. Natomiast e, dla rodziny to ciężko, chyba. Mhm. Jak już tak sobie nie wyobrażam tego. A, dla, a dla, dla małżeństwa też spoko, myślę. A jak ci się wyżyje w Warszawie? Bo nasza pierwsza rozmowa odbywała się wtedy. Pamiętam dokładnie, bo umawialiśmy termin i mówiliśmy, że tylko się wprowadzisz i, tak, i tak. zagospodarujesz dom i, i wpadniesz do no mnie. półtora no. roku stadują. No. I jakby od czasu, kiedy w, w do Warszawy się przeprowadziłem. E, no i muszę szczerze powiedzieć, że. Warszawa to jest zupełnie, jakby powodując z do Warszawy, mm -hmm. no to tempo warszawskiego życia jest trzy razy większe, albo trzy razy większe. Tu się tyle dzieje. Nie ma jakiegoś takiego dnia, że nic się nie dzieje. Zawsze znajomy by chciał gdzieś z sobą wyjść, jakby. No i ludzie, no jakby poza fajne osoby, a oczywiście, w Polsce też miałem masę przyjaciół, ale tutaj ludzie chcą chyba więcej robić. To po prostu mam wrażenie, że cały czas coś się dzieje, też mam takich znajomych, którzy dużo robią, dużo, też dużo imprezują, też dużo wychodzą na eventy, więc jakby mhm. w Warszawie na pewno nie ma nudy, tylko trzeba znać ten umiar, wiesz, a mam wrażenie, że y, czasem już zaczynam gubić ten umiar, mhm. więc staram się teraz troszkę zwolnić, odnaleźć ten umiar, żeby... Żebyś nie zatracić w jakiś sposób, bo myślę, że jest to możliwe, żeby się zatracić w Warszawie. No, to miałeś taki nie. moment, że się trochę zatraciłeś? Że dużo imprez dzisiaj. Wydaje mi się, że, że, że bywało tak, że był taki moment, że, że się imprezowało bardzo dużo. Bo jest coś nowego, wiesz, mhm. przyjeżdżasz do, do Warszawy i tu naprawdę nie sądziłem, że tak jest ale też kontakty, i biznesowe, i wiesz, i znajomości. Tutaj naprawdę. Naprawdę można bardzo dużo tutaj e, osiągnąć, ale myślę, że cieszę się, że e, przeprowadziłem się dopiero teraz, kiedy mam już 35 lat. E, miałem 34 wtedy. Mm. Mm, kiedy jestem w miarę, w miarę, bo ja i tak czuję się na 28 lat, e, serio, jakby bardzo młody mam, mam też dużo młodszych znajomych. Mm. No, mam dziewczynę młodszą, więc jakby ja tak nie zawsze byłem du młody duchem. E, więc jakby cieszę się, że przeprowadziłem się tu w wieku e, 34 lat, mając właśnie to, taką większą dojrzałość, doświadczenie życiowe, mając pewne zaplecze finansowe, a nie w wieku na przykład 22 lat, z tymi samymi hmm. możliwościami. Bo pewnie, gdybym miał same możliwości, to już by mnie tutaj na świecie nie było. Aż tak? No, pewnie tak. Ja byłem zawsze gościem takim bardzo, szczególnie, że na przykład. Mówiłem wtedy zresztą, sobie, że rozwalałeś kasę i nie czułeś na tak, tak, straciłem tatę mm -hmm. bardzo szybko, więc w postaci taty gość, który wiesz, jedził wycznowo zawodowo na rowerze, był jednym z najlepszych zawodników na świecie, bardzo miał daleko próg ryzyka przesunięty i adrenaliny, no to, no to wiesz o co chodzi. To mając takie pieniądze i mając to podejście do życia wtedy, gdzie ja bym wtedy potrafił wam... Kurde, mm -hmm. naprawdę, wejść do Rasuna i nie postawić jakieś niesamowite pieniądze na jeden numerek, no to yy, no to tak, to, to pewnie bym ją mogła w pochłonąć. Mm -hmm. Ale... Dla młodego gościa to nie jest dobre po prostu, wiesz o co chodzi. A dobra, a kasyno to też jest ciekawy moment, no bo przecież też wiem, że byłeś z Malikiem, przez te nagrania gdzieś tam latały no, po internecie. Zagrał, byłem. byłem e, no. Kasyno to był taki moment, że też gdzieś tam wywalałeś pieniądze, czy to raczej była tylko i roz, wyłącznie rozrywka? No bo grało ja, ja, się ja, w pokera u ciebie w mieszkaniu. Yy, w pokera może nie, ale w doletkę na okay. no, do nachodziłem. chodziłem. Mhm. Bo ja pokera, no, uwielbiam tak Hold'em, ale kiedyś grałem dużo online, bardzo dużo, no ale został zakazany, no i w sumie no i w sumie tak to jakoś Tresnęło, bo Kiedyś moje marzenie było zostać zawodowym graczem w Nigdy Grałeś na czterech czy ośmiu stołach, na dwóch monitorach na no, hmm. no, online, jak było jeszcze legalne. No, ale teraz jak jest nielegalne, to niestety to wszystko, to wszystko zniknęło. E, no więc bardziej do kastera czasem się chodzi. Tylko ja to traktuję tak bardziej jako, jako zajawkę, wiesz. Mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a nie wystawiłeś mi jeszcze oceny na platformie Spotify, to zrób to teraz. Zajmie ci to maksymalnie dwie sekundy, a możesz cały czas słuchać naszej rozmowy w tle. Yy, natomiast, yy, natomiast, yy, no tak, docenić trzeba wartość pieniądza, bo mówię, można je zatracić. Nie mm -hmm. staram się gdzieś tam yy, nie zapominać o tym, że to są ciężko zarabiane pieniądze, które trzeba, no wiesz... No, ludzie zapominają często o tym, nie? Tak, to prawda, że e, ludzie zapominają, a jednak warto pamiętać, ile warta jest każda e, złotówka. No, też e, w mediach wyżało, kiedy byłeś singlem, szukałeś miłości. Wydaje, że tak, wydaje mi się, że tak można jak najbardziej. Powiedzieć, poszukiwania najprawdopodobniej zostały zakończone. Z tego, co można się domyśleć, jak to w ogóle wszystko wyglądało też? No bo to też były poszukiwania warszawskie, więc też wydaje mi się, że zderzenie się z zupełnie różną mentalnością, z, różnymi, z zupełnie innymi dziewczynami. Jak długie te poszukiwania były i jak to mniej więcej u ciebie wyglądało? No bo u mnie mówiłeś o tym, że oczekujesz żony, wiesz, takie poważne uhum. deklaracje z naszej pierwszej rozmowy padały. Ty znaczy, co, nie szukałem na siłę drugiej połówki, bo uważam, że, że to jest najgorsze, jak wiesz też na siłę znaleźć kogoś. A faktycznie yy, dosyć dużo jakby dziewczyn pisało do mnie, jak do was się przyprowadziłem, to kosmos to, to po prostu był. Yy, ale tak, ale teraz, yy, no wiesz, związałem się z Sofii, jestem w szczęśliwym związku, fajnie się to dogadujemy, mm -hmm. yy, razem podróżujemy, razem spędzamy czas. No i jest dobrze. To, co dzisiaj dobrze. ma Sofii, czego nie miała żadna poprzednia twoja dziewczyna. No bo wiesz, wiesz, że zarzuca się w ogóle tobie tą różnicę wieku? Co jest tak, dla mnie Tak, dziwne. To jest, to jest właśnie, dla mnie to jest co dziwne, ponieważ żyjemy w XXI wieku. Myślę, że tak szczerze, myślę, że ta tolerancja jest dużo większa na tego typu sprawy. I zaskoczyło mnie to bardzo, że na kimś sobie wrażenie 15-letnia różnica. Ja mam teraz 35 lat, Sofii skończyła 20. Kilka dni temu. Eee, zaskoczyło mnie to, że ta różnica wieku jeszcze w dzisiejszych czasach robi wrażenie. Wiesz, jakby, jeżeli ona by miała 20 lat, a ja bym miał 60 czy 50, to, to już by było dosyć tak dużo, że to jest starszy gość, nie? A czy ja jestem takim dziadkiem, no <laughs> może <laughs> jestem, ale może ja czuję się po prostu faktycznie młodziej mm, i mam taki vibe, kurde. Eee, kurde ja, ja nie czuję tej różnicy wieku. Mhm. I ludzie mówią, o powiedziała... tak młody, czy Sophie jest tak dojrzała? I ona jest dojrzała, ale nie jakoś mega tak dojrzała, mm. że wierzyło ten, bo też się dużo ode mnie oczy, doświadczenie też życiowe, na pewno mam większe i dużo wiedzy przekazuje. ale ja na pewno mam mówię, taki, taki jestem, myślę, że i dogadam się ze starszym, i z młodszym, to Sophie mm. powiedziała właśnie. Że potrafisz się dogadać z gościem, który będzie starszy i wiesz, jakimś biznesmenem, a też potrafisz pogadać, krótko, z jej znajomymi czy później na imprezy, kurczę, e, gdzie będą młodsze osoby po 20-25 lat i normalnie się bawić tak samo. Może dlatego, że też dużo influencerów znam, mm -hmm. którzy są młodsi, wiesz, jakby, mm, czy też po prostu no nie mam z tym problemów, prawda? Mm -hmm. mm, natomiast tak, gdy ludzie albo wiesz, że poleciało na pieniądze. No albo, że ja po myślę, prostu że... jest młodziutka, głupiutka i że tylko i wyłącznie taką mogłeś znaleźć, no bo masz taki ta, wizerunek ta, 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 Playboya. Ta, to, to zdecydowanie, zdecydowanie dużo ludzi tak coś zarzuca, ale myślę, że to niezależnie, czy to byłaby Sofie, czy to będzie inna dziewczyna, no to chyba zawsze będzie ta osoba miała zarzucane to, że poleciła na pieniądze, yy, tak jakbym właściwie nie miał nic innego do zaoferowania. Po prostu, czy był jakimś gościem, ty wiesz, jest totalnie głupi, Mm -hmm. Nie ma żadnych celi w życiu. Eee, no i jest, nie wiem, niezbyt łodziwym gościem. Bo tak to wiele osób m, takie komentarze pisze, prawda? Że jakby no tylko pieniądze albo tylko poporuczę. Ale wiesz, czy że też, też Wojtek, tam, manowałeś tymi pieniędzmi i po prostu bardzo łatwo było cię przypisać do tego, że masz mm -hmm. dużo pieniędzy. I że wydaje mi się, że. Aż też... tak że nie ma no zająć. Ale, ale no, no, to tak, to prawda. To, to też jest drugie drugie nie jestem jakiś chudem, miliarderem. To no, są bogatsi ludzie. Mam, nie jest tak, że ja jestem, kurde, wiesz, że mam nagle wiesz 100 milionów na koncie, bo tak może niektórzy myślą, ale to tak nie wygląda. No wiesz, Boxdale mówił o tym, że ma 30 milionów na zemstę, okay. więc pobudził wyobraźnię ludzi, ile to można na tym fame'a no, zarobić. Kumam, no o ile to jest prawda, nie? Znaczy, to nie jest nieprawda. No, przecież już chyba żadna tajemnica, ty wiesz o tym, ja wiem o tym. E Także tutaj akurat nie ma zbyt dużego wątku nawet do, do takiej rozmowy, jeżeli chodzi o to. I teraz krótko chciałbym ten temat ruszyć, bo ten ostatni okres był ciężki w waszym życiu i w twoim i w Sofii tak naprawdę. Na pewno. Potrafiliście być dla siebie wsparciem? No bo to są takie momenty, gdzie ludzie się kłócą bardzo, też. Bardzo, bardzo. Sofii okazała się przeogromną dojrzałością i przeogromnym wsparciem była dla mnie. Naprawdę, kurczę, bardzo, bardzo ją doceniam, jestem bardzo wdzięczny, bo naprawdę zachowała się cudownie. Mm. Aż ciężko mi sobie wyobrazić, jak ona dobrze to wszystko zniosła. Na pewno też było dla niej to wszystko ciężkie, co się działo, a ona naprawdę zachowała się wspaniale. A ty potrafiłeś być wsparciem w tej całej historii Twitterowo-pudelkowej, kiedy wszystko dotyczyło Sofii? Tak, oczywiście. Bardzo ja, ja ją zawsze wspieram. W ogóle się wspieramy. No dobra, ale to wiesz, to też jest trudne. Króciutko. Zostajesz. Jest informacja, że może ale Wojtek to... Gola jest. No tylko króciutko. No. Zostaje ojcem. To jest tak, że musisz się jakoś wytłumaczyć. No bo wiesz, to nie jest tak, że łatwo, że ona w to, w... że wiesz, że ty a mówisz, okay, że nie, uh -huh. a ona musi ci w to uwierzyć. To są trudne rzeczy na początku znajomości. Um... Ale wiesz, to, o to skomplikowana jest to. Ja sam wtedy nie wiedziałem. To to, bo, to, bo to jest bardzo trudne. No, pomyśl sobie, że sam nie wiedziałeś, i wprowadzenie mm. jej w to wszystko, kiedy ona ma wtedy 19 lat. Nie, to, był, lat... to był ciężki ok. Jest to tylko wracać i, i wolałem to zakończyć. Dobrze. Ten temat wariografu to był. Nie, to też nie proszę. Ale, ale, ale to był błąd tak krótko, jednym zdaniem. Yy, kurde, no... no, bo wiesz, no bo Krzysztof Stanowski to wyśmiał. Yy, wa... No tak, ale to wyśmiał, ale to przecież. Yy, kurde. Jednym my, my to moim... zrobiliśmy jakby for fun, to prowadził mm -hmm. dozywkowy program. I wiesz, to miało być. Ja. Po, po pierwsze, nie wiedziałem, jak, jak działa wariografię. Chcieliśmy najbardziej profesjonalnie to zrobić. Mm -hmm. no Bo to oczywiste, że są plotki, wiesz, to jakby. To nie ma co. A to w ogóle... to ja w ogóle nie myślałem o tym w wariografii, ale A, widzę, że to. Dobrze, no... jak już to poszedłeś, ta, to, to chętnie. Ale, ale, ale jakby wariograf... Ale Wojtek to. Po co walczyć z każdą dozywka. plotką? Tak, to to, była, to w ogóle nie miało w ten sposób wyglądać. Miał być, mówię, fajny odcinek zrobimy. No tak, ale wiesz, że potem machasz na konferencji ta... i stajesz i na A to. Był no, z ta tak. konferencja to byłem, to nawet to nie żałuję, to śmieszne było. Ale 20. co wydokumentowałem, to było śmieszne, to było zmałowane. No ale faktycznie to był taki wiesz, do że już chłófa. Już chyba wiesz, że nie mogłem polecić, że to naprawdę jakiś biegły sodowy, jakiś wiesz, w ogóle. To śmieszne było, że wiesz, że, że ja naprawdę wziąłem nagrany, mam takie 4 godziny badanie, wiesz, że to siedzę, takie, jakieś wypisy w ogóle. No i tak to jest, to zmałowałem. To miało być to, ja tak, to jak czułem kiedyś, Ridiculous. Mhm. To chciałem w ten sposób to zmemować, to że 20 stronicowy dokument. No i to było dla mnie takie, wiesz, e, śmieszne. Myślę, że ludzie i tak wiedzą, że to tam jest bzdura, więc tam. No właśnie dlatego mnie dziwi w ogóle, że ten ta, temat. Ta, ta, poruszyłeś. No, no ja to sobie tak zmomowałem, właściwie już po tym to tam. No, no bo ty... wiesz, bo od razu też były takie tweety aktywistek przeróżnych, że tak jakbyś ten biseksualizm traktował jako chorobę. No koło mam. I no i to, to bardziej też już nawet pod tym kątem. No, koło mam, tak, że, że. Ale no jeżeli nie jestem to po co, jakby. Ale to, taka, to jest taka głupota, sumie, jak sobie o tym myślę. To jest kurwa takie głupie, <noise> Jest, ja sobie go dodałem to przez Teraz po prostu debilne. Znaczy w ogóle, jaka akcja dziwna. Jaka, dziwna. jaka dziwna akcja jakby. To jest taka głupota. W ogóle nie wiem o co tu chodzi, ale, ale jest śmiesznie. Nie ma co o tym już Dobrze, macie taki trójkąt bermudzki. Ty, Boks, daliwardenga, Co między wami obecnie się dzieje? Wiesz co? No, Boks teraz odszedł z gołców. Bo oficjalnie, Ja gdzieś tam y... ostatnio nagrywałem odcinek, zaprosiłem Amadusza. Fajny odcinek, zrobiliśmy sobie ten speed date, fajny y -y -y. format w ogóle. Y -y -y. Zmienił się trochę, bo jest y -y. niszczelantki. Jest delikatniejszy, o. jest wesoły, ogląda się. Pierwsza część się było ostatnio. Więc poleciałem za ciosem. Syrek teraz wyjechał, no to sam nagrałem odcinek Samadim. Y -y -y. No i zobaczymy, co dalej. A dlaczego Box odszedł? No bo to wyjął do Takowa teraz i nie wiem. Taka była jego decyzja. Okay. Ale w sumie, no nie wiem. Nie chciał widoc widocznie być w gołce dalej. No teraz też, nawet Sylwester właśnie dodał informację o tym, że jest gdzieś tam za granicą. Mm -hmm. No i że sam czeka na publikację filmu, który ma wyjść okay. na. na, na... Ja, ja pamiętam, że nawet nieś tak. Kurde, to ja się odciąłem od tego wszystkiego. Mm -hmm. Wiesz, zacząłem śledzić. E, ostatnio w ogóle tak się wyciszyłem z mediów, bo trochę chciałem odpocząć. Wyjechałem sobie z Sofii na taki mały urlop. E, trochę ja się wyciszyłem z social mediów, e, Nie śledzę całych tych historii. Mm -hmm. mm, I czy ma być jakiś film? No, sam jestem ciekaw. W sumie nie mam żadnej informacji o tym. Nic o tym nie wiadomo. Nie sądzę, nie sądzę też, żeby Boxel w tym uczestniczył. Nie, nie, Boxel w tym nie uczestniczył, z tego co wiem. No więc jakby. Nie, zobaczymy. Ale jednak ciężko chyba jest też być taką osobą, która jest bardzo po środku, patrząc na to, jak dość brutalnie został zaorany Wardenga przez pana Rosparę. W trakcie konferencji to było chyba, czy tam face to face, a nie ja powiem. no nie posłuchałem. Ale, ale, ale ja. to było, ale wiesz, że już nie chcę ruszać tego tematu, ale Uuu. ciężko jest być środkiem. No bo jak masz do tego podejść, jeżeli tu masz wspólny biznes i tu masz wspólny, e, wspólny biznes, nie? No to, to, to mnie też w tej całej twojej sytuacji Zastanawiało mnie, jak wiele razy jesteś po środku. Że tak jak na przykład była sytuacja z Michałem, się oświadczenie, rozmawialiśmy o tym, próbowałeś się dodzwonić. Tu jest federacja, tu jest wasza znajomość. I że ty często no, jesteś się rozrywany widzisz, po jednej i po drugiej no, stronie. No nie jest to pewno łatwe, że wiesz, jesteś ten, ale wiadomo, że no, widzisz. Tak to bywa czasem w życiu. Ale też chyba wybierasz taką drogę, bo ty. To jest bardzo trudna rola tego, co robisz. Bo też dużo ludzi, którzy walczą w fajmie, są twoimi dobrymi kumplami. Uh -huh. Czasami dziękujecie pewnie sobie za współpracę. Uh -huh. Albo zawodnicy zachowują się powiedzmy, nie fair wobec. No tak, was. Prowadzenie w federacji jest yy, bardzo ciężkie. Zawodnik jest już kurczę ponad 120, a nie nawet więcej, 120 osób. Więc siłą rzecz przez te wszystkie lata na pewno wiesz, yy, ale nie zauważyłem, żeby. Moje znajomości okay. z kimś się pogorszyły przez yy, federację. No. Mhm. Może o tym nie wiem, może ktoś po prostu za plecami mnie mniej lubi, na przykład, bo stwierdził, że coś, coś wyniknęło krzywego, prawda? Co A to jest... Ale to są ludzie, którzy kręcą się albo kręcili się dookoła ciebie właśnie po to, żeby dostać walkę? Oczywiście, żeby zawalczyć. Oczywiście masa ludzi yy, pisała, czy chciała się spotykać na, na obiadki, czy zapraszała gdzieś, żeby po prostu gdzieś tam dostać walkę, prawda? Mm -hmm. Na pewno. Szczególnie takie osoby, które mm, są mniej popularne, a chciałyby się wbić do tego świata. Rozmawialiśmy już ostatnio o tym, o, o Goatsach, czy to było fajne, czy, czy, czy nie fajne, więc znasz moje, znasz moje zdanie na ten temat, ale Goats to też twój największy błąd inwestycyjny, jeżeli chodzi o kasę? Nie, nie powiedziałbym. Jakby to dobrze sobie radzą. Jeżeli byś dalej nagrywał odcinki w takim... Ale no, em, wiesz jak jest. Z taką częstotliwością, a z taką jak teraz nagrywacie, tak? Znaczy, no, no, że zaczęliśmy działać mhm. teraz, nie? No to ma to rację bytu, bo yy, wyświetlenia są przeogromne. Yy, są sponsorzy zainteresowani yy, współpracą. No. Myślę, że. Że nie powiedziałem, ale zobaczymy, jak dalej, prawda, jak to się rozwinie wszystko. No bo tam dużo pieniędzy zainwestowałeś. Dużo pieniędzy, no. Tam jest chyba kasa około pół miliona złotych, tak? Jakoś tak to było. To też były informacje, tak, tak, które latały gdzieś po internecie. Gdzieś tam y, zainwestowaliśmy. Y, no, nawet może to wiadomo, no wynajem wiesz. Y, teraz już trzeba też patrzeć na to, że ktoś je spłaca, prawda, ale wynajem willi, Jeszcze mieliśmy potem Willę Konstanciny, mieliśmy potem Willę. Drugą domą X, mhm. To teraz zrezygnowaliśmy, bo nie była na sobie aż tak potrzebna. Więc do opłaty dwie wielkie wille, Pracownicy wiesz, inwestycja w sprzęt, kupa pieniędzy. No dlatego mówię, no to tam wydaje mi się, że same wynajęcia mogą kosztować, nie wiem, 80 tysięcy złotych. No dwóch, dwóch willi nie masz, z opłatami gdzieś tam. No na, dodatkowo masz na pracowników, media, masz pracowników, mhm. sprzęt, no to już zamykamy to, powiedzmy, tak, tak, w ponad 100 tak. tysięcy. Koszty są duże, nie? Tak, no to żeby to się spłacało, no to musi się potężnie albo potężnie uh -huh. oglądać, albo musi to generować też tak duże zainteresowanie różnych różnych sponsorów. No już trochę zahaczyliśmy o tych ludzi i kiedyś o tym rozmawialiśmy prywatnie, czy, czy popularność niszczy niektórych ludzi? Myślę, że tak. Myślę, że widziałem wiele osób, które bardzo zmieniły się na przestrzeni lat, Miałem też, wiesz, nie tylko można zobaczyć to na podstawie niektórych influencerów, mhm. ale też naszych zawodników, mm, którzy się bardzo zmienili. I, I wiesz co, to jest takie przykre, że ktoś na przykład, wiesz, nagle powie tobie, no nawet nie chodzi tu nawet o jakąś wdzięczność mhm. czy coś, ale mm, ogólnie jako osoby, które, które po prostu odbija woda sodowa, wiesz o co chodzi, I to faktycznie jest takie bo człowiek się może zmienić w jakiś sposób pod wieloma aspektami, no bo pieniądze y, zmieniają i y, też popularność zmienia. Czasem może być tak, że jesteś już zmęczony, tym sztuczony. Ludzie nie rozumieją, czemu ty się już do mnie nie odezwie, o co chodzi na przykład, jakiś znajomy sprzed 10 lat, czy 5 lat, no bo jak do ciebie pisze non stop tyle osób, to ty chcesz już naprawdę no, ograniczyć tego znajomych, do węższego grona. Y, I Trzymaj się z tymi najbliższymi, zaufanymi osobami, ale pojawia się coraz więcej takich sępów, którzy chcą się podłączyć do ciebie tylko po to, żeby, nie wiem, mm, chociażby pójść na fajną imprezę, mm -hmm. albo właśnie mm, coś uzyskać, jakieś korzyści. Y, więc na pewno trzeba mieć oczy szeroko otwarte, trzeba mieć głowę na karku. Wiele osób się zatraca. Mm -hmm. Właśnie, wiesz, tego typu rzeczy, jak właśnie imprezy, czy no, samo ego, które potrafi Wyskoczyć w kosmos. No i to jest przykre. To się da zaobserwować. No to nawet te pamiętasz, jak rozmawialiśmy kiedyś, że ty masz taką bardzo ciekawą optykę. Takiej optyki nieprawdopodobnie nie ma e, nikt inny, taką maszynę produkcyjną milionerów ludzi, którzy walka po walce, po prostu no zarabiają prawda. potężne pieniądze. Więc i... Zbliżają się na przykład do, do miliona, albo przekroczyli ten poziom miliona, gdzie we w tych fajtach jest to możliwe. No to takie osoby tak, widzisz. No, no mam nadzieję, że widzisz. Mamy przykład tak który mm -hmm. teraz wezuje y, z dwa dziewczami w jacuzzi, ale nie powiedziałem, że się zmienił. No, znaczy, chociaż... To jest jednorazowy incydent, to incydent, tam no nic, tak. nic, nic, o niczym, no, to, no, o niczym tak, to, to nie mówiłem. Ale, ale bardziej chodzi o, bardziej chodzi o, o takie psychologiczne właśnie mm -hmm. podejście potem do innego człowieka i do, do życia. Gdzie widziałem wiele takich przemian, nie? Dlaczego na przykład takie portale typu jak właśnie jak Dywanik? Bo ja uważałem, że to jest bardzo duża przestrzeń do zagospodarowania i byłem przekonany, będąc szczerym, że to wyjdzie. Dlaczego twoim zdaniem to nie wyszło? Myślę, że teraz ludzie wolą chyba scrollować social media, Twittera, gdzie też mają wszystkie newsy na bieżąco. Chociaż dziwię się czemu właściwie, bo uważasz, że to miało rację bytu. Może zabrakło no jeszcze... Cały czas Mi się wydaje, że może zabrakło jeszcze tej, tej motywacji przy tym projekcie, wiesz? Mm -hmm. Możliwe zabrakło tej motywacji, mm, zabrakło aż takich. No po prostu ja uważam nadal, że się dało rozkręcić i miało to potencjał. Hmm. No A szybko też, tam, to było pięć miesięcy? Tak, kilka miesięcy, no. To szybko ale, ale, ale jednak zrezygnowaliśmy z dalszej kontynuacji tego projektu, chociaż uważam, że miał on rację bytu i mógł stać się dużym portalem, jeżeli faktycznie były tak rozwinięty, jak chcieliśmy. No i też po prostu czasami trzeba przetrwać dużo dłużej niż 5 miesięcy, żeby się odnaleźć na Oczywiście. takim rynku, no bo po prostu ludzie Oczywiście. muszą się nauczyć nabywać wiedzę z tak, tego. i muszą nauczyć się wchodzić, prawda? Do Dokładnie. Widzów powinno być cały czas. I też wydaje mi się, że te media społecznościowe są ważne, no bo jeżeli nagrywasz rolki, powiedzmy to już ze scrollowania chociażby, jeżeli nagrywasz rolki, że jest taka informacja na portalu tak, tak, tak. i zapraszasz na portal, no to ludzie to po prostu się No to trzeba by naprawdę zrobić trochę machinek, to to by działało, no ale Powiedzmy, że temat już jest zamknięty. A jakie jeszcze masz inne biznesy, które obecnie robisz? W tej chwili Invelo Energy. Mhm. Jest to firma z branży OZE. Uważam, że OZE jest bardzo mocnym kierunkiem, który warto iść i inwestować. Chociażby Szwecja 66%, Holandia do 2030 20 20 bodajże 30%. Chcemy się 77%. Zasilania z OZE mhm. i uważam, że to będzie się rozwijać mocno. Sam też, jakby zaczyna nawet dbać bardziej o środowisko, patrzy pod tym kątem i powiem tobie, że, że uważam, że jest to dobry biznes, dobry kierunek. Weszliśmy też w tę modernizację. To jest fajne, bo tutaj też to jest społecznie dobry projekt, ponieważ osoby, które mają najmniejsze. Jakby rodziny, naj, można powiedzieć, najbiedniejsze, mhm. dostają właśnie największe dotacje. I wiesz, te kopciuchy, te piece, mhm. niezdrowe, nie tak naprawdę dla środowiska, no mogą być, wiesz, wymijane i naprawdę przy bardzo małym nakładzie obszarze finansowym. Ehm, no i uważam, że ta firma daje też duże możliwości dla naszych pracowników. To jest taka firma, która, jak do niej dołączasz. Tyle, ile od siebie dasz, tyle ile wiedzy pozyskasz, mhm. tak jak bardzo byś się przykładał do, do szkoleń, do pozyskiwania właśnie wiedzy, do rozwoju osobistego i tyle, ile byś chciał pracować, tyle możesz zarobić. Okay. Jakby to oddam mocno, nie? I to nie jest tak, że się ograniczy do 5 czy dziesięciu tysięcy złotych, to możesz zarobić dziesiątki tysięcy złotych. Także uważam, że to jest bardzo uczciwy model biznesowy. Bardzo fajny, jeżeli chodzi mm. dla osoby, które są ambitne, które chcą się rozwijać. Dajemy też fajne takie dodatki, typu wyjazd teraz będzie za granicę, Robimy takie eventy, gdzie spotkamy z ludźmi. Wiesz, była limuzyna, gdzie pojechaliśmy do klubu, do restauracji razem z naszymi najlepszymi handlowcami. Jest taki fajny biznes, gdzie, gdzie po prostu no, uważam, że ma duży potencjał, także in mm -hmm. No Na Goldshee sytuacja jest taka, jest, ale cały czas działamy. i też że w ten projekt, no bo ciężko, żeby kolejny projekt YouTube'owy, tylko że chudebyki upadły, wiesz. No teraz nie, nie walczysz, z, wszystko nie, nie, mówi ci, nie, nie że mojej, już się powinieneś poddać. Nie z mojej winy, widzisz, bo gdzieś tam też nie dafona w żaden sposób, bo liczyliśmy, że tego bana nie mm. ma, ale chudebyki, które generowały milion dziennie wyświetleń, e, upadły. E, ban przez, przez jakby właśnie mm, postać dafona, które nie może się na YouTube mm. pokazywać. E, spontan, no nie wypalił też były jakieś powody? chociaż uważasz, że to był fajny projekt. Najwięcej fanów mi przynosił. Mm. ich też w sumie. Wyzwani. Gdzie YouTube? Polityka. Też ogromne cyfry. Yy, polityka YouTube'a się zmieniła mocno i już takie wyzwania by nie przeszły w tych czasach. No nie. Więc mamy już trzy projekty. Gdzieś tam jeszcze skład. To nie do końca udany projekt. Akurat tutaj z mojej winy. Ale uważam, że jednak miałem tą czutkę do projektów YouTube'owych i były potężne. Jeszcze jedna rzecz jest mam, nie bałem będziemy robili, może się uda. Jeżeli się uda, będzie przełomowa mocno na polskim YouTubie i jest fajna i też społecznie ciekawa i też taka zdrowa. To a kiedy to, my, a kiedy to będzie mniej więcej ruszało? Działamy, zobaczymy. Są, są plany, jestem ciekawy jak to pójdzie, ale przecież to zaskoczy bardzo potężnie wiele osób, jeżeli to wypali, mhm. więc to i cały czas działamy. Też odpalam jeden projekt taki, może powiedzieć, prawnie, związany mhm. też społecznie. Eee, Wojtek, ty się stałeś stary. społecznikiem. No nie, ale też, też chcemy, jakby ludziom pomagać, żeby robić coś dobrego, prawda? Mm -hmm. A zatem to tak naprawdę będzie też oparty na sztucznej inteligencji i uważam, że bardzo mocny. Może generować też, ym, też ciekawe cyfry, ale tutaj zobaczymy. Mm -hmm. A ty, jakie no to... masz ambicje biznesowe dzisiaj? Jakbyśmy mieli tak się zastanowić, co chciałbyś osiągnąć w biznesie. Mm. Właśnie, gdzie jest ten taki limit, prawda? Chciałbym czuć się taki spełniony, że zrobiłeś coś, wiesz, wykorzystać. Wykorzy bo ja, ja wiem, że ja mam w sobie taki duży potencjał, prawda? Ja to czuję po prostu, że całe życie dążyłem do tego, żeby, żeby dużo osiągnąć, żeby, żeby być tak naprawdę kimś, wiesz, o co chodzi? Moje marzenie mm -hmm. była zawsze układka Forbes'a od dzieciaka stary. Na początku Men's Health, mm -hmm. a potem ten Men's Health i na Forbes'a. I miałem przeogromne marzenia, byłem taki może Takim marzycielem, ale może wręcz aż przesadnie. Zawsze jak miałem kredyty mówiłem, mamie, mamo, zaufaj mi, ja te kredyty spłacę tak, na nas po prostu. Nagle przyjdzie taki strzał finansowy, że ja te kredyty spłacę za jednym strzałem, prawda? No i tak się wydarzyło, że wiesz, zrobiłem jeden fejm, drugi fejm, spłaciłem wszystkie kredyty, prawda, jakie miałem zaległości. Bo zawsze to, jak mówiłem, wydawałem więcej niż miałem. Inwestowałem w kolejne projekty. Nie zważając na to, byłem troszkę. Miałem też trochę szczęście, że ten fame wypalił, że tam zaczęły te biznesy wypalać, bo mnie jest studio filmowe, które mm -hmm, działało. Tak, tak, to też przynosił dobre pieniądze, ale ja te pieniądze wydawałem, prawda? E... I cały czas wierzyłem, że coś mocno zaskoczy i się udało, więc całe szczęście się udało. Natomiast cały czas wiem, że mam w sobie duży potencjał i mogę dużo osiągnąć i też na rynku globalnym. Nie wiem, stale gdzie jest ten limit mój. To mój apetyt, żeby go zaspokoić. Ja to najchętniej bym wyprowadził do Stanów i tam, kurczę, zaczął robić karierę i osiągnął sukces na arenie międzynarodowej. To dlaczego tego nie robisz? No bo mamy jeszcze dużo do zrobienia w Polsce. I jeszcze, jeszcze przez wiele lat pewnie tutaj. No fame jest, który chcemy rozwijać. Nie mogę sobie na to pozwolić hmm. teraz. Chcę no, tutaj osiągnąć jeszcze sporo. No dobra, no to jak się osiąga coś w biznesie, a równocześnie właśnie tak jak rozmawialiśmy trochę, że dymisz na konferencji z Casio. No bo wiesz, że to się... Też trochę wyklucza jedno z drugim. Widziałem twoje wystąpienie i, i zastanawiam mnie, jak ty to łączysz. Albo nie, jak o tym opowiadasz. Nie, nawet nie do końca chciałem dymić z Casio, wiesz. Mm -hmm. Ja prywatnie co już tam z nim wyjaśniłem, wydaje mi się wszystko. Mm, I czy ja chciałem Ja chyba już nie do końca właśnie chcę wchodzić w taką konwencję. A to z, może przestać się w ogóle pokazywać tam nawet. I w sensie takim, że po co być tam jako włodasz? Nie, no to też muszę, wiesz, odpowiedzieć czasem za wdolację. Lubię też to robić, mm -hmm. wiesz. Ale nie powiedziałem, że to jakoś biznesowo mi przeszkadza w tym, co robię. No ale to. zobacz, ale po, nawet pojawia się, że czasami, że ty nie chcesz dymić, ale pojawiła się ta sytuacja, kiedy był Sebastian Fabieński z Filipkiem i tam wychodzi, że Wojtek Gola nie ma no, nic do powiedzenia w fejmie. Ale dobrze się z tym czułem stale. <laughs> dobrze się czułeś z tym, że Sebastian bo, tak bo, powiedział? Nie, ale poddymiając, trochę. Może no, okay. z drugiej strony jest to we mnie, wiesz, i, i też się lubię robić. To jest silniejsze, no. Chyba nie będę nigdy z jakimś z tych biznesmenów na 100%, mm -hmm. ale też influencer marketing to jest to, co też lubię robić, więc jakby muszę łączyć te dwa światy eee, i na pewno będzie to jeszcze przez dłuższy okres. A nie możliwość. myślałeś nigdy o agencji takiej marketingowej? No bo zobacz, dzisiaj jest duża luka, jeżeli Ta, chodzi o jest, taką przestrzeń. Tak ale no, my tam nawet podpisaliśmy kogoś jako, jako gości, że, mm -hmm. że jako management, ale, ale nie, no za dużo jest tego, wiesz. A... Ale jest bardzo dużo słabych agencji. Jest dużo słabych. Jest ciężko dobra agencje. Jest, jest kilka, może nawet nie wiem, kilka na, no, na, na to... rynku takich mocnych. Mm -hmm. Ale też współpracujemy z jedną taką mocną, gdzie chłopaki świetnie sobie radzą i naprawdę robią super robotę. Więc, mm -hmm. więc dajesz im, zostawiasz im ten rynek. No, w jednej z naszych rozmów też powiedziałeś, że dzisiaj niektórzy nie mogliby wystąpić w Fame, bo sponsorzy by się na to nie, nie zgodzili. To już są inne czasy, prawda? Mm -hmm. no. FAME bardzo ewoluował, FAME się zmienił. To już nie są czas, kiedy możemy sobie pozwolić na, na pewne postaci, po prostu, prawda? Y ale takie postacie To postaci już jakoś tam odcinam i nie jestem wdzięcznym osobą, bo jestem wdzięcznym osobą i cieszę się, że u nas wystąpiły, że, że mogliście się wspólnie rozwijać, no ale fame, fame poszedł dalej, no i tak jak mówisz, sponsorzy już by mogli na to nie schodzić nawet, nie? to dzisiaj Marcin Dubiel byłby w gronie ludzi, którzy zostaliby zablokowani Daj. przez sponsorów? No nie, proszę Nie, nie poruszajmy tego tematu, Czyli tak. ale, ale nawet, szczerze nawet no wydaje mi się, że było ciężko na tę chwilę. Mhm. No bo rozumiem, że wiesz, wcześniej jak pytałem o to, to myślałem o ludziach typu Denis Załęcki i tak dalej, no po prostu, że im byłoby faktycznie ciężko być przepchniętym w całej nomenklaturze fejmu y, dzisiaj, a Marcin to zupełnie, inne, zupełnie inny case, ale dobrze. Ostatnio powiedziałeś, że właśnie Don Cassio to jest taki ktoś, kogo ty wymyśliłeś w 100 I to też się z tobą też... Znaczy, z... No? Ty, czy wymyśliłeś? On sam siebie wymyślił i stworzył. Sam yy, yy, wykrywał swoją postać. Yy, ja po prostu bardzo naciskałem, żeby dołączyć do federacji, żeby go zaangażować do tych fightów. Yy, widziałem w nim potencjał duży oglądając program i się nie myliłem. Yy ma duży potencjał, jak widać jest bardzo mocny w No więc jakby on sam może sobie zawdzięczać sukces jaki jaki, jaki swoją postać, a mi to po prostu może gdybym go aż tak nie naciskał, może by nie dołączył do tych fightów nigdy, a może z czasem i tak by dołączył, prawda? Ale na pewno u nas rozgniosł skrzydła i bardzo dużo mu to dało korzyści. O kim jeszcze możesz powiedzieć, że to był Twój pomysł, że musiałeś go długo namawiać, ale finalnie dookoła tego mógł stworzyć sobie fajny pomysł na życie. No gdzieś na pewno gdzieś tam yy, Amadi, Polach, mm -hmm. to były te, te bitwy o bułkę, tak ten. Na pewno myślę, że najbardziej to chyba Marta Linkiewicz. Mm -hmm. Marta Linkiewicz w 100%, bo jakby nigdy jej totalnie nie brał pod uwagę i ja wtedy wpadłem na pomysł. Zorganizujmy walkę Marty Kibis z Smadą Godlewską. I to był, yy, to był 100% mój pomysł, gdzie powiedziałem tak. Ona będzie miała potencjał, ona, ona się zmieni. Nie wierzyłem w to do końca, ale liczyłem na to. I, wiesz, i jakby Mata nie 100%, bo jakby chyba nikt na to by nawet nie wpadł w ogóle, żeby się na zaangażowali. I pamiętam, jak od w nocy pojechaliśmy z wsiadamy w auto. Pojechaliśmy z Bokzelem do galerii Handlowej, gdzie spotkaliśmy się z Matą. To było już bardzo późno. Mhm. I Mata przyszła taka, no, wydaje mi się, że po imprezie albo jeszcze w stanie mhm. imprezowym. Eee, no i tak słuchała nas, co mówimy, ale wydawała się bardzo nieobecna. Ale mhm. mówiła: tak, tak, super, super. Ja tak już się kurczę, nic z tego nie będzie. Ja super wchodzę w to, chcę to robić. Eee, pójdę na bieżnie jeszcze dzisiaj, mhm. ale jest godzina 23, a ja mówię dziewczyny, no boże. Nic z tego nie będzie, tak sobie myślę. No i ja wracam samochodem z no nagle patrzę, a Marta biega na bieżni o 12.01 w nocy. I mówię, co jest, kurwa, stanie? to się uda. Ona biega na bieżni, ona chyba jest jeszcze no, nie, nie, nie do końca trzeźwa, nie? I, yeah. Kurwa, to jest, to jest nierealne, nie? No i słuchaj, naprawdę Malta się tak jak nikt zaangażowała. No zaczęła, wiesz, zarabiać, sama nie wierzyła, jak mm -hmm. dostała pierwszy przelew. I ja mówię wtedy tak, błagam, żeby ona nie poleciała dalej w melanż, żeby ona po prostu nie prześpała tych pieniędzy, żeby ona tych mm -hmm. pieniędzy nie przepiła, nie przemelanżowała. no i dzięki Bogu to zmieniło życie Malty. No i też powiedziałeś, że to jest jedna z nielicznych osób, którą, której pieniądze, za, pieniądze pomogły i stała pomogły się lepsza. i wydaje mi się, że Malta się nie zmieniła. Cały czas jest tak samo fajną i dziększą osobą, tak samo jest sobą, albo nawet jest lepszą mm. osobą niż była. Więc jakby Malte zawsze bardzo lubię, bardzo szanuję i jestem też z tego, tak troszkę jestem dumny z niej. Znaczy troszkę, bardzo jestem dumny mm. z niej. I jestem też jej wdzięczny, bo wiem, że ona też mi jest wdzięczna. Tak przynajmniej mi się mm. wydaje. A ty jeszcze zawalczysz? Masz takie ambicje? Masz ochotę? Możliwe, że tak. No, lubię walczyć, tylko. Tylko ciężko jest teraz połączyć ten cały, te wszystkie biznesy z walkami. Mm -hmm. Nie jest łatwe, kiedy jesteś naprawdę zmęczony. Wstajesz rano i wiesz. Kurde, te są bardzo wykańczające. Dwa te dziennie robisz, to ciężko jest potem funkcjonować. Musisz dbać o dietę, o wszystko. No ale to bardziej zawalczysz z Ksajo, czy bardziej z Casio? Chyba bardziej z To Bardziej z Ksio, niż z Casio czy z Boxerem. Bardziej z Ksio. Natomiast serio nie wiem, czy zawalczę, bo chyba to jest No ale z byłyby ja lubię, to ciekawe konferencje. ja lubię się bić w ogóle, lubię walki, samo wyjście do tego tak jest świetne, te emocje. To no, ale... nie było śmieszne z no, ale to było super. No ale to było no, strasznie bo... zepsute o potencjał. No z Fabijanskim mogła być fajna walka moja, no ale mm. nie spodziewałem się, że Fabijański nie będzie, no tak się zachowa, myślałem, ale że to będzie do walki. chyba cię nie? zawiodło. co Zawiodło było... mnie. Chciałeś pobić. Znaczy w ogóle chyba całe zakontraktowanie raczej zawiodło. No tak, tak. Znaczy, bo ja rozumiem, że tak naprawdę to chodzi o show na konferencji, no bo to nakręca całą sprzedaż. No tak, ale no ja ogólnie podchodziłem do tego tak, że chcę się po chcę powalczyć, nie? Mm -hmm. Że chcę da walkę w końcu stać, pokazać ludziom, że od tych poprzednich moich walk się zmieniłem, że dużo ćwiczyłem, że przez te lata się przygotowałem mocno, że już jestem dużo lepszy, że umiem się bić. No i nie mogę trochę pokazać za bardzo, a z Olejnikiem no to, no, mogłem pokazać na tyle, że to z Olejnikiem tak tutaj się powygłupiałem, no to po prostu chciałem zrobić dobre show, nie żeby mm. go jakoś ośmieszyć, czy pokazać, że jest jakiś super, nie wiadomo, zawodnikiem, tylko bardziej zrobić dobre show. No i też trzeba pokazać na tyle, co mogę, swoje umiejętności. No mm. i show jakby dla widza, żeby, żeby coś z tym wiesz co to jeszcze było, no bo to śmiesznie wyglądało. Tak, ale no zakończyło się to raczej wiesz, tak. Przeciętnie, nie? Przez to, no co się, no. przez to, co się wydarzyło. Przeciętnie, co miałem A Sebastian był wart swojej ceny? No, no, no ostatniej gali nie. No dobra, ale czym się różniła ostatnia gala od Ogólnie, tych dw no, dwóch był, poprzednich? Był, był, był przepłaconym zawodnikiem, tak. Był przepłaconym zawodnikiem. Ale bo... Ale, mhm. No uważam, że był przepłaconym zawodnikiem, ale też yy, wszedł jakby z zupełnie innego świata, też nie, no nie, no dobra, no, Ale zaczekaj, na konferencjach się sprawdził jako aktor. On się nie sprawdził finalnie, no, jako walkę, zawodnik, walkę, no. zawodnik. No Ale też w jakiś sposób zrobiło to, to konwersję, no bo ludzie, tego że już pogali, każdy mm -hmm. o tym gadał. Nie no tak? ale nie, czułeś się oszukany trochę, jak zobaczyłeś, jak wyglądała pierwsza, druga i trzecia walka Sebastiana? Na pierwszy, po pierwsze byłem zawiedziony, mm -hmm. bo nie spodziewałeś się, że aż tak słabo będzie. Po drugiej, no nie pamiętam, jaka była druga stada już. Czekaj, ja też nie pamiętam teraz. Znaczy ja wiem, jak one się wszystkie kończyły dokładnie w, w ten sam no sposób. Drugie nie pamiętam w Czekaj, ogóle. Z kim on walczył? Pierwszą miał z. A nie z Filipkiem? Pierwsza z Filipkiem. Nie, pierwsza z, z Was, to a, była Lipa. A tak. No a z Filipkiem to też tak. był taki niespodzianki. No i trzecia rzeko, no że znowu. No więc bardziej rozczarowany. Eee, no i trzecia nasza. Po trzecie najgorzej się czułem, no bo mm. czułeś faktycznie te, te podchody przed, przed, przed walką. Dostanie pod drzwiami, wiesz, proszenie o jakieś testy i tak dalej, no to wszystko było takie. No on podobno nie chciał walczyć tak zakulisowo no z tak, informacją, tak. no że jakby, nie chciał wyjść w ogóle. No więc jakby to tak, to po trzecie najbardziej, jakby, ale już druga też była taka, że no bez sensu, a trzecia to tak niesmak, duży niesmak. A są ludzie z show biznesu, ale tacy realni do zakontraktowania, którzy byliby dla Was ciekawi? Na pewno. Myślę, że zaraz znalazłbyś takie osoby. Powiem, że Piotrek chciałbym... Stramowski tam gdzieś ćwiczy, Sławomir ćwiczy no tak, boks. Tak, tak, tak. To są jednak ludzie, którzy, z którymi też chyba rozmawiałem o tym nawet na podcaście bądź po podcastach, i, i mówiłem o tym, że chciałbym w ogóle ich tam zobaczyć mm -hmm. i zostawić ich. A wiem, że Piotrek Stramowski na pewno byłby do, do wzięcia. Kłebu ostatnio napisał na Twitterze, że dostał propozycję walki za 6 milionów złotych. I to wiem, że prawda. Teraz tylko, czy była to propozycja z Sześć 6 milionów złotych. Mm -hmm. Jak Naprawdę dostał profesjonalizację na 6 milionów złotych. I widziałeś to? Znaczy tak, tak. I mogę ci powiedzieć, że jestem przekonany, że to prawda. Okay. Na polskie realia są to pieniądze, które... No nikt by e, tego nie zwrócił. To, 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 to nie wiem kto to chciał zrobić, ale... Samobójca. Mogę ci po prostu wydać pieniądze, bo, bo to jest abstrakcja mhm. na polski, polski rynek. Y, no jak. dzisiaj Dzisiaj prawie chyba nikt nie jest warty więcej niż, nie wiem, 1,5 miliona złotych. No, 1,5 miliona. To, to jest chyba jakieś. Bo 2 miliony złotych to to jest jakiś maks, 1,5 miliona, myślę, że może. Bo wiesz, że wtedy dostał propozycję walki za milion euro. E, ale skąd euro? W Polsce? E, w Polsce od tej federacji, która nigdy nie powstała finalnie. Bo wiesz, no, okay, że miała no, nie, powstać. No, no... No ale, ale to. Może to chodzi są... też rynku jakoś tak nie znam, może tego nie powstała, wiesz co, chodzi? jakby no. E, no to są kwoty, które nie mają racji bytu w Polsce. Mm -hmm. po Maks 2 miliony, tak może. No, możemy... też, no o, A to 2 to tak mógł... to też chyba. No, no nie no, Quebo mógłby zarobić. Mógłby, nie, mógł... nie, no, 2 miliony to jest dużo, styl dużo. Tak? No bo zobacz, ile to by musiało się sprzedać. Jakby cała karta jest. Ile by kan kosztowała wtedy? No wiem. Jego rywa, ile ma dostać? Ile ma dostać. E, Ile ma dostać pozostałych e, 10 zawodników? No to co, ma być karta za 15 milionów, czy za 10? To... Chyba, że zrobisz jedną walkę mocno, ma, ale jeszcze mm -hmm. no wiesz. No jeszcze tysięcy zestawienia, nie? No tak sobie chyba wtedy to ktoś wyobrażał, no bo ciężko byłoby mi w ogóle jakoś zestawić to inaczej. Mm. Po prostu musiałbyś przesunąć budżet. Ten budżet i tak musiałby się na koniec dnia no, zgadzać, sobą, a. A jednak, ale jednak, też teraz pomyślałem o tych pieniądzach, jakby ta karta miała wyglądać, no to no, potężnie to 6 milionów na jak z 2 miliony, masz 8 milionów. Mm -hmm. No to i pozostałych, pozostałych zawodników, ale w ogóle to, to jest... Ale zobacz, ale, bo, bo teraz, czekaj, czekaj, bo teraz patrz, jak jest na przykład Jake Paul z Tysonem, będzie ba bardzo ładna puenta może na sam koniec, że tam są też tylko jedną walkę. No właśnie tak. I może jeżeli to w ten sposób gale, To sprzedają tylko jedną walką, ale... Też o tym myślałem, ale nie wiem, czy to w Polsce by się sprawdziło. To musiała być naprawdę jakaś mega, mega, mega mocna walka. E, totalnie. Nawet nie wiem, jakie zestawienie to by musiało być. Wiesz, friza z, e, z Matą, czy. czy ale też uważam, że, 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 że to by jakoś tak. mata chyba nie masz takiego silnego fanbase'u. Nie wiem, jakie zestawienie to by musiało być, naprawdę, które, które by sprzedało taką. No dobra, ale tak według nieoficjalnych informacji to waszym rekordem jest 580 tysięcy pay-per-view sprzedanych. I gdzie myślisz, że gdzie jest szczyt? Ile najwięcej można sprzedać? Tak jakbyśmy mieli sobie już poteoretyzować i nie myśląc, że to jest, są fakty, ile jest? I co może? Ile maksymalnie można tego sprzedać? Nie mam pojęcia. No bo, bo to dla mnie to jest nawet w samej formule ciekawe, że mm -hmm. czy można sprzedać tego 800 tysięcy? Pewnie tak. Wiesz, biorąc pod uwagę to, że jaki Buddha wyklecił wynik na loterii, jeżeli to. Tego wiesz, tak że to sielisz, jest. To... to jest tak, że to oglądasz za darmo. No tak, ale. Jakby wziąć, zrobić kartę taką naprawdę, co Po prostu kartę zamierz przerwane pieniądze. 800 mm -hmm. tysięcy. Jakby... Ale aż głowa paruje, co? To jest... Naprawdę niejako. Przedłużę jest najmocniejsze postaci, wiesz o co chodzi. Z mm -hmm. muzyki na przykład wiesz, wziąć Dodę, z YouTube'a wziąć Friza, mm -hmm. Buddę i takie postaci. To pewnie tak, ale to już jest taki, no nie no te, te, te 600 tysięcy jest realne. No dobra, już powoli no, zamykając naszą rozmowę. Jakie masz ulubione treści albo profile, kanały, które ty oglądasz jako odbiorca? Ja oglądam z Mr. Bista. Uh -huh. jak coś wydaje uważam, że robi fajny content, rozrywkowy, ciekawy, hmm, też tak dużo pomaga, lubię oglądać jego filmy, hmm, top 10 zawsze gdzieś tam różnych rzeczy w sumie, uh -huh. jakieś naukowe treści, hmm, treści związane z AI, z technologią, hmm, związane z OZE i Właściwie tyle chyba. Czasem Zro blog ekipy obejrze. <laughs> Klasyka. <Odstawia> walaszka. <laughs> Ale zrobiłeś w internecie bardzo, bardzo dużo rzeczy. A co jest najlepszym, co zrobiłeś? <laughs> znaczy wiesz, ogólnie najbardziej dumny jestem swejmu. <laughs> to, jest, to jest moje dziecko, to jest w ogóle. Coś, co, wiesz, cały ten rozwój, całe to jak to ewoluowało, cała federacja. I treści, jak ewoluowały wszystko, to jest zapewne. Jestem dumny z fejmu. Ogólnie, um, wszystkie projekty YouTube'owe, jak tobie, dawały to mi dużo przyjemności. Ale tak to chyba fejm. Ale ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Mateuszem Kanioskim i rozmawialiśmy o tym, że to się zacznie kiedyś kończyć. I już to spekulowaliśmy, hmm. ale ja nie widzę końca. Ty masz inne spostrzeżenie, bo siedzisz w tym dużo bardziej na pewno niż ja. Widzisz koniec, czy kompletnie nie dzisiaj? Koniec fejmu? No nie, koniec hmm. Free fightów. Znaczy, może takiego dużego zainteresowania free fightami, bo koniec fejmu to brzmi jakoś tak uh -huh. akoloklistycznie, ak a ja tak w ogóle nie widzę tego, żeby to był koniec. Uh -huh. Nie, myślę, że jakby freak fighty będą miały mm, swoje zloty yy, i gorszy czas. Znaczy, w sumie na tej chwili ciężko mi sobie wyobrazić gdzieś tam gorszy czas, bo lecimy na fajnej tej tendencji. Uh -huh. yy, ale na pewno będą takie wiesz, że piki. Mhm. Tak, KSW, zobacz, KSW tyle funkcjonuje. Zrobili teraz walkę y, też Adamkę z momedem. no to przecież y, tam była dobra oglądalność, nie? Więc... No, no bo pytanie, co jest prawdą, bo tam było różne No, no ale, ale są te piki takie, które są, wiesz, więc tak. pewnie będą piki, będą też y, okresy, gdzie będzie ta oglądalność mhm. troszkę mniejsza. A ja raczej myślę, że to będzie na wysokim poziomie. Ale opłacalność chyba jest tam. Opłacalność. No tak, że tak, to na pewno. Ale opłacalność jest chyba tam gdzieś od 250 tysięcy pay-per-view. Prawda, nieprawda? No, no, nawet lepiej, chyba. Nawet, znaczy, nawet więcej, czy tak? Hmm. Okej, okay, czyli mniej niż tam 300 to jest już. E, to zależy jak od wielu czynników. Okej, okay, no, no wiadomo, tak po prostu upraszczam sobie na, na, na potrzeby dyskusji. No to tych rzeczy, jak już kończymy, to skończmy to ładnie jakimś marzeniem. Kogo chciałbyś zobaczyć właśnie w tym OKTAGONIE? Ja to słabe marzenie. No nie, no a to jakie? A to dobrze, to powiem, mi, jakie masz marzenia w ogóle. Ja, o czym może marzyć taki gość? Moja kto... marzenia takie, że chciałby zacząć w OKTAGONIE, że marzę, wiesz, co I hmm. Justin hmm. Bieber chciał zobaczyć, bo by sprzedał dużo pieniędzy, ale czy marzę o jego walce? Czy by to sprawiło przyjemność, jakąś satysfakcję, czy, że na pewno by sprawiło satysfakcję, żeby zawalczył i by przyniósł, wygenerował. No i Hailey byłaby na ...miliardy. Z setki milionów dolarów przykreślam, na popy. By. Niby był, wiesz, drzwiami do, mm, do globalnego rozwoju fame'u. Znaczy, by był mm -hmm. już fame wtedy, w ogóle wiesz, to jest ten. a nie jest to moje marzenie. Mm -hmm. moje marzenie? No, moim marzeniem jest. Yy, no właśnie, to takie spełnienie i życiowe, i biznesowe. Żeby żeby po prostu być szczęśliwym w życiu takim mm -hmm. spełnionym na maksa. To, to chyba. To jest może wielu osób, ale, ale, ale tak, ale właśnie w ten sposób. Że Czuć się taki, wiesz w końcu, taki spokój, mieć, że czujesz, że zrobiłeś tyle, ile mogłeś. Ale ty naprawdę bo tak nie czujesz tego, tego spokoju, no bo jak sobie spojrzysz nawet na to, że fame, to, co powiedziałeś, z czego jesteś dzisiaj najbardziej dumny, bo gdyby nie ty, ty fajmu by nie było. To wiesz, no nie nie, że ty, ty to scaliłeś, tak. ty to tak naprawdę jesteś ojcem tak. tego, tego wszystkiego, to gdzie ci tego brakuje? Spływa kasa. Dzisiaj tak naprawdę nawet mógłbyś się od tego odciąć, wyjechać sobie do Los Angeles albo do Nowego Jorku, mieszkać sobie tam, co jakiś czas przyjeżdżać, posiedzieć na konferencji, popatrzeć na tych ludzi, ale cały czas mógłbyś po prostu żyć spokojnie i prowadzić życie. Mam sobie właśnie taki głód, który jest niezaspokojony. A Zawsze chciałbyś zabić sobie w, ten, w sobie ten głód? Nie, Czyli ale chciałbym go trochę uspokoić, żeby. No tak, no, cały czas coś, coś dał, wiesz o co chodzi, jestem no, krótszy. Nie wiem, gdzie jest ten, ten limit, kiedy to się skończy. Nie bo nie jest liczę, limitem. że nie ma limitu, nie? Mm. Znam kilka takich osób, nawet. Myślę, że jeden z najbogatszych w Polsce Nie wiem, pokazać się z kilkoma takimi mm. osobami spotkać. Nie um, rozmawiając tak prywatnie, wiesz, jeden na jeden, no to te osoby właśnie mówią, że praca im daje największą satysfakcję. I to właśnie praca im daje y, takie chęć do życia i motywację. Więc może w jakiś sposób, kiedy na przykład wiesz, pojechałem na wakacje i już po półtora tygodnia brakowało mi w Warszawy i brakowało mi tej pracy. Mhm. Więc może to jest tak, że trzeba po prostu nie pracować, i czerpać z tego przyjemność, rozwijać się, ale też znaleźć czas dla oczywiście dla rodziny w tym wszystkim i dla, yy, na wypoczynek. Mhm. Jak odpowiednio wypoczywasz, odpowiednio pracujesz i zarządzasz swoim czasem, tak możesz pracować i nie będziesz już taki przemęczony, tylko to będzie dla ciebie właśnie odpoczynek, to ta praca. I tak to. Ale nie chciałbym aż tak i że jak niektórzy yy, tutaj miałem okazję spotkać, że yy, aż tak skrajnie ta praca jest wszystkim, nie? Tak jak mówię, trzeba to rozdzielić. I tak to kończymy. Bardzo i to bardzo ci Wojtek. Dziękuję. Dziękuję również.